Cześć, siemano, witajcie, z tej strony Mr. Adam15, witam serdecznie na naszej cudownej serii, więc jest ze mną mój sąsiad. Witam serdecznie, kierownika poproszę. Witam serdecznie, kierownika ci dam. Bardzo oczywiście typowe u nas, gdy zmieniamy się tylko komputerami, zawsze kierowniczek jest nam przydatny. Jak sami widzicie, znajduje się na biogazowni. Dziwny widok, bo rzadko takie rzeczy się zdarzają, ale ostatnio miałem kontakt z chłopakami i chłopaki powiedzieli, że sprzedają bardzo ciekawą rzecz, która mnie naprawdę, no, była mi bardzo mocno potrzebna na mojej gospodarce, więc postanowiłem, że od nich odkupię. Koszt tego interesu to 40 000, więc jako tako całkiem, ale na to czekałem, więc tam tararam, piękny nasz boży Fordzik Transit. Nie oszukujmy się, tego trzeba powiedzieć. Bardzo mi się podoba, wreszcie samochód, już pisaliście, kupcie samochody itp. itd. No i mówię, dobra, zaczynamy nowy sezon z grubej rury, bo pieniążków mam do wydania dużo, dokładnie ponad $500 000, ale jak dobrze wiemy, większość z tego z budżetu zabierze mi kombajn, więc mam jeszcze takie 120 000 na inne wydatki, ale spokojnie, za każdym razem ja tu jeszcze mam trochę rzeczy do sprzedania, tak jak mleko, tak jak soję, więc te pieniążki zawsze będą na plus, więc w dzisiejszym odcinku postanowiłem, że wleci do mnie ten oto piękny samochód dostawczy. Bardzo super sprawa, bo duża paka, to jest przydatna sprawa, gdybym coś chciał przewieźć, gdybym po coś chciał jechać, mleko, jajka, sąsiada pijanego, wszystko jest możliwe, tak? Wrzucam na pakę i jadę z tematem, tak? I taka paka w tak się z... O, proszę bardzo. Nawet sam sobie mogę naprawić maszynę, co nie? Jak? No bo to jest typowy warsztatowiec, że tam mam jakby narzędzia, co nie? Skurwa, czyli... ale to fajnie podjeżdżasz na pole do samochodu jakiegoś. Czyli nawet sam sobie mogę samochód też naprawić. Teraz tak dopiero zauważyłem, bo chciałem to sprawdzić. Bardzo fajny, oczywiście już przelew poszedł, 40 000 zapłacone, więc odbieram go tylko i jedziemy na gospodarstwo. Jedyny plus tego interesu, że no już od razu go sprawdzimy, jak on sobie tutaj radzi. Mi się zdaje, że naprawdę super sprawa, bo znów mieć osobówkę, która wiadomo będzie stała i mało się przyda, to nie zawsze to fajnie wygląda, ale jednak dostawczak naprawdę tutaj dużo rzeczy mi pomoże i nie tylko mi, bo wiadomo też sąsiadowi bardzo chętnie będę pomagał, tym bardziej, że tak mówię, mam te jajka luzem, więc też miło, że wtedy będę miał gdzie to powrzucać, a nie gdzieś tam pakować po... o, tutaj nastyka. Po właśnie bagażnika, jak to było w Ładzie, na przykład. 83 na blacie, taki VMAX, tu jest blokada rodzicielska akurat włączona, żeby nie przesadzał za bardzo, bo typowo od zamknięcia licznika to 123 km/h, ale tego się nie uda. Dawno już tędy nie jechałem, powiem wam szczerze. Nie szkodzi w ogóle. Kierunkowskazy działają. Jeszcze się takim vanem, bo w życiu dostawczakami tego typu nie jeździłem. Tego typu. Jeździłem tylko większą prędówką, nic więcej. Ale muszę się naprawdę tu pilnować, żeby nie zahaczyć. Na przykład takiego pana betoniarnistę, który jedzie, tutaj muszę zwolnić, by troszeczkę zjechać mu. Bo to jednak wariactwo. Fajnie, blisko, zaraz szybko jestem na gospodarce. Tylko żeby nikt nie wyskoczył teraz. Kukuryny na przykład. Kukuryna nie wyskoczyła. Właśnie tak cieszy mnie to, że udało mi się tu ogarnąć to. Bo jednak najgorszy na tym zakręcie, gdy ktoś ci wyjeżdża wtedy. Albo musisz się mega naddać, najlepiej to już wylecieć poza drogę, albo jechać i nie patrzeć na nic. A oni leciutko w ciebie uderzą, ale po polnych drogach tutaj fajnie Fordzik sobie poradził. Prawo idzie, jest to Lizard, ale oczywiście nie będziemy tutaj robić zigły widły. Każdy dobrze wie, że jak to w farmingu bywa, na modhubie nie można dawać rzeczy takich pięknych jak marki. Jeszcze nie będę kościł. Jesteśmy na mojej pięknej gospodarce, stanę sobie pod domem, bo jednak samochód. Samochód musi być tutaj blisko. Tu chyba nie będę jeździł akurat, więc może sobie tutaj na razie stać. Gasimy go. W tym momencie mi nie jest potrzebny. Może potem się przyda. Nie no, pięknie się komponuje. Zawsze ta paka naprawdę ciekawa jest. Zaraz nawet wam mogę pokazać, bo zapomniałem o tym. Ciekawy jestem, jak działa ten system jajek. To się wszystko ogarnie, bo tu są wiadomo wbudowane systemy takie jak przewóz paliwa, naprawianie warsztatowe tak zwane, dalej jajka, mleko w jakichś tam bańkach pewnie, I chyba wełna, jeżeli dobrze pamiętam. No i dlatego mamy bardzo fajnie, tutaj możemy sobie pootwierać boczne, obydwoje drzwi, tylnie. Zobaczcie, jak ładnie mi się, o, cyk, myk, fu. Nie będę teraz wszystkiego otwierał, ale naprawdę jest tutaj miodzio. To mi się akurat podoba, więc dlatego taki piękny Fordzik leciał nam na rejony. Dwa moje piękne zestawy MTZ-ik, ale mnie teraz złapało. Typowo na odcinek, jak zwykle. MTZ-cik z bronami i faworytka moja piękna z talerzówką. Taka oczywiście zabawa, no wiadomo, mamy wczesną wiosnę, więc takiej roboty jest naprawdę sporo. Myślę, że zaczniemy od MTZ-a, bo MTZ z bronkami jest to fajna sprawa. Tym bardziej, że talerzować już talerzowałem ostatnio, a bronować jakoś sobie nie przypominam. Jedziemy najpierw zabronować tutaj za gospodarstwem moim rolnym. Kuria świątka. Choć to powinna, bo przebijacie mnie to wszystko. Mam dwa pola chyba, jak dobrze pamiętam. Do zbronowania. Co tam sąsiad? Obawy się przydała. Co, chcesz wyciągnąć? Musimy wyciągnąć siewkę z wozu. Zawsze coś odwali, co nie? Nie, no to było poprzedni zestaw na ten. Na wyjazd. Dobra. To tam sąsiad wyjazd. Tak jest. Dobra. A my lecimy. Co do wyjazdu właśnie, bo jak dobrze wiecie, pokazy kukurydzy u pana Krzysztofa, naszego kochanego, który jak zawsze co roku darzy nas swoją dobrocią, gościnnością i cudownością i znów oczywiście będziemy mogli być na pokazach kukurydzy. Tym bardziej, że jest to wcześniej. Liczymy się z tym, że nie będzie tak zimno jak w tamtym roku. Fajną zapowiada. Tak, pogoda niby ma być fajna, ale wiadomo, niby to jest jedna rzecz, a akurat nie oszukujmy się, Krzysiu ma szczęście zawsze, że na tą pogodę trafia. Czy jest mroźno, czy nie jest mroźno, ale zawsze się daje radę. Więc liczymy się z tym, że naprawdę będzie cudownie i pięknie i zapraszamy Was serdecznie, bo będzie się działo. Oczywiście w piątek, jak dobrze pamiętam, 29 października. Liczymy się z tym, że YouTube będzie tak kochany i będę mógł wydać odcinek przed tym dniem. Ale jeżeli wszystko dobrze wypadnie, to 26 będziecie mieli ten odcinek, więc będziecie mieli jeszcze 3 dni na to, by coś tam wykombinować, jeżeli chodzi o cudowne pokazy. Oczywiście my będą też inni YouTuberzy, więc pamiętajcie, no będzie się działo. A my jedziemy naprawdę tutaj, rzekłbym cudownie powiedzieć, bardzo ciekawą ekipą. To tyle z informacji parafialnych, które mi się od razu przypomniały. O. A no ja ci na poprzednim odcinku ci to miałem powiedzieć, że ten ciągnik się wykoleił i zapomniałeś go sprzedać. Przecież już go nie mam dawno. No ja, ale mówię, że zapomniałeś go sprzedać, co nie? Bo to co ja tam zobaczyłem, oj, sąsiadowi tu nie pojechał, bo może on się zapłakał, że to będzie ciął, jak dobrze pamiętam. Tak? Ty to będziesz ciął, bo nie? Tak. Chciałem dzisiaj, ale jeszcze jest za niskie chyba. Tak? A, bo to ja chciałem wtedy 3 dnia wiosny. Ale dzisiaj mam pierwszy, więc chociaż na drugi, żebyśmy przeminęli. Daj Boże. Nie wiem, jak to wypali. Na razie te dwa pierwsze odcinki, pierwszy oczywiście z wiosny u sąsiada, drugi u mnie, na pewno są na pierwszym dniu, już kolejne będziemy pewnie już się starali normalnie z drugiego. No bo dnia. Ja nie mogę nic siać, bo ja już też jestem gotowy na siewy, większość rzeczy, potem wiadomo będą sianokosy, to tu odcinki z wiosny jako z wiosny, to nie? Jakoś szału nie ma, dupy nie urwie. Bo najpierw uprawa, potem siewy, sianokosy i na razie trzymajcie się, cześć. Sąsiad wiadomo ma jeszcze, zamiast sianokosów jeszcze taki dodatek, jaki tutaj widzicie po mojej prawej stronie. Więc fajnie. My się cieszymy, że prawdopodobnie w każdym odcinku i u mnie i u sąsiada będą nowe nabytki. Więc ten sezon, tą wiosnę zaczynamy pięknie. Moim nabytkiem w tym odcinku był samochód. Bo jako iż gdyś, ponieważ wiadomo, nie zawsze się uda zgrać to, co by się chciało, to maszyny jakiejś typowej nie ma. Ale liczę się z tym, że powoli będzie się działo i będę mógł sobie... biegam, nie wiem gdzie pole kupić. Będę mógł sobie właśnie tu są twoje. Coś nowego jeszcze pokupować, a mam dużo rzeczy w planach, więc na spokojnie parę rzeczy się posprzedaje i też parę rzeczy nowych dojdzie na moją gospodarkę. Cieszę się z samochodu, samochód się przyda, wiadomo, mam trochę tych pieniędzy, mogę szastać, tym bardziej to jest koniec farminga, trzeba się bawić, bo jeżeli mielibyśmy teraz patrzeć nie wiadomo na co i że tak się powiem, ściskać te pieniądze, to wiadomo, że to już nie ma trochę sensu. Tym bardziej, że naprawdę aż krew nagła zalewa i aż dziwnie na to się patrzy, że ja posiadam ponad 500 000 polskich złotych, bo to jest naprawdę dużo, a że mi się to udało złożyć, sam jestem w szoku. Wiadomo, no, gospodarstwo prosperuje, cały czas idzie do przodu, cały czas nowe maszyny, ciągnik, teraz kombajn leci i nowy ciągnik, prawdopodobnie na 99%, jeżeli wszystko wyjdzie, jeżeli będą zarobki, to prawdopodobnie jeszcze przywitamy nowy, piękny ciągnik w tym sezonie. Sprzedamy te stare ciągniki, bo nie oszukujmy się, MTZ już swoje zrobił, 44 motogodziny, moim zdaniem jest to dużo. 60 też pożegnamy, bo ona już nie będzie miała z czym w ogóle stać nawet na gospodarstwie, też nawet nie będzie miała z kim to robić, więc no, nie oszukujmy się, ale już czas na ruskie sprzęty i na naszego poczciwego Ursusa też czas się skończył, bo ileż to można, jeżeli chodzi o to. Więc naprawdę jest grupa. Najważniejsze tak, zbronowałem to pole i cieszę się, bo jedno z ważniejszych pól. Zobaczcie, ja mam przeważnie większość pól przygotowanych już do siewu. Nawozy podawane, gnojowice dane na zimę. Dalej, co my tu jeszcze mamy najważniejsze, że wszystko jest przygotowane, tylko teraz sprzedawać maszyny, kupować nowe, wymieniać wiadomo podfenda i nowszego ciągnika, który będzie, więc fajnie, bo całkiem pompka to będzie wyglądać. Dodają bardzo ładnie ten Fordzik, wygląda tam, gdy tak zabina wyskakuje tam, super, dobrze go postawiłem. No i zobaczymy, no ja się cieszę. Jeszcze pieniążki dzisiaj prawdopodobnie wydamy, ale miałem to sprawdzić przed odcinkiem i zapomniałem. Więc będzie to taka wersja zaskakująca względem tego, że zobaczymy, ile jeszcze mi się uda wydać, czy w ogóle wydam, bo to też jest pytanie. Ja to muszę też mieć jakoś głowę na karku. To, że mam dużo pieniędzy, nie mogę też przesadzać, bo wiadomo, 400 000 pójdzie mi jednym strzałem, jedną lawetą, że się tak wyrażę. Jedna laweta zabierze mi naprawdę dużo pieniążków, więc też muszę jednak coś myśleć o tym, bo nie daj Boże, potem coś by wyszło, że nie miałbym z czego zarabiać i będę miał do końca sezonu bidę z nędzą, więc na razie zobaczymy, co tutaj mamy. Dlatego cofamy. Ja nie mam co robić, jadę po mleko sobie. Ten nadal dorabia, widzę, w piątnicy, to najważniejsze, że ci to wychodzi. Teraz tak, najważniejsze rzeczy, to co chciałem zobaczyć przed odcinkiem, fajnie, bo ten początek fajnie zleciał, zawsze coś nowego. Tam sąsiada coś o tym robisz? Coś? Nie, pracownik tam robi, bo tam patrzy, że coś między drzewami lata. Dziewiąteczka, jeszcze raz dziewiąteczka. Pola 42, 41 i 40. Miałem sobie zobaczyć przed odcinkiem, bo chciałbym mieć jeden wielki tutaj połacz tego pola, tych pól, może tak bardziej powiem. No i teraz pytanie za 100 punktów. Jak to działa? To wszystko jest jednym landem i to wszystko kosztuje 51 000 i naprawdę jestem zadowolony i w tym momencie właśnie klikam kup teraz, bo o to tutaj chodzi. Dalej, tu gdzieś za 42 jest land do kupienia, ale ten land jest z tym cholerstwem, więc mi to niepotrzebne. Tym bardziej z ciekawości, jakby to wyglądało cenowo. Aha, tego landu nie da się kupić, bo kosztuje 24 prawie miliona dolarów polskich, nie złotych. No i jestem w szoku w tym momencie, bo byłem pewny, że to jest jakoś ogarnięte, a tu taki myk, że nie można wszystkiego kupić. Ale jestem zadowolony, bo naprawdę tutaj mam spoko. No i teraz najważniejsze rzeczy. Proszę Państwa, tak jak mówiłem w poprzednim odcinku u sąsiada, ja sobie wreszcie będę mógł porobić płodozmiany. To jest taki odcinek, gdzie mogę sobie robić wszystko i nic. Więc trzeba się pobawić, a tym bardziej ja lubię takie rzeczy robić na odcinku, bo fajnie to wygląda. Co my tu mamy? Na tym nowym polu, bo to też jest ciekawostka, bo to są nowe pola. Mamy u gór, to dobrze zaczynamy. Tu mamy u gór zboża i to jest do zaorania, ale to się zrobi. To mnie naprawdę teraz zaciekawiło z tym u gór zboża i tu jeszcze mamy też u gór to i tak ładnie da żadę większej rzeczy. U gór zboża i tu u gór oleiste. Ja to wiadomo. Chciałbym to wszystko połączyć w jedno. I teraz tak, jak ja bym sobie zrobił płodozmianik na u gór oleiste, czyli rzepak, co by my mogli tutaj... Na pewno zboża. No, akurat zboża w tym roku to jest pewność, przężyto. No oczywiście na 1,20. Czyli tak, tu bym dał przężyto. Na ugór wiadomo, że przężyto też wchodzi aż miło. Na ugór zboża akurat, jak dobrze pamiętam, to będzie chyba na 1,0, co nie? Dobrze myślę? Ugór zboża, o 0,95 może, że jakimś cudem... A nie, jednak to przężyto jest bardziej opłacalne, bo daje ten kawałek więcej. Więc mamy wtedy na 1,0 i tak zrobimy. Ja bym poprosił sąsiad karteczkę. To jest szansa? Taka? Czy tak się robi? No, tu masz swoją, co możesz sobie tu z tyłu. Dziękuję serdecznie, bo już mi się wszystko pogubiło. Jest super, gadaliśmy o karteczkach w poprzednim odcinku, więc to jest super. 38, bo to tak się nazywa, do 42 i tu będzie przężyto. Pięknie. O to Polska walczyła i zobaczcie, ja tu jednym ciągiem, wiadomo, ja sobie to przeoram, bo tutaj już miedzę w tym sezonie ogarnąłem, więc mam do przeorania raz, dwa, trzy miedze i to pole. Tu już jest przygotowane, więc ino ano. No, tu będzie się działo, tu będzie ciekawy siew, więc już jestem zadowolony. Dalej, ciekawostką jest to nowe pole i tu jest też ugór zboża oraz ugór strączkowy. Tu miałem połączone, bo tu nowe pole kolejne też było kupione. No i co byśmy tu mogli dać ciekawego? Na ugór zboża najciekawszą rzeczą, która by się udała, to jest rzepak, którego nie zasiejemy. Soja, kukurydza, ziemniaki, burak cukrowy, trawa, trzcina. Ziemniak. Może te słoneczniki sąsiad jednak pójdę, co? No to chciałeś właśnie zacząć ten słonecznik. No dobra, jakbym dał słonecznik, bo to jest niegłupia sprawa, a ugór strączkowe, gdzie to było tu strączkowe? Teraz będziesz miał nowy kombajn, to od razu sobie przystawkę kupisz. No, właśnie mnie to ciekawi. Słoneczniki 1,20, ej, i to jest pomysł, proszę Państwa. No bo przecież naprawdę... słonecznik jest tym, co rzepak, tylko że rzepak musisz siać na jesień, a słonecznik na wiosnę. I to mi się podoba, dobra, i to będzie pole 450. I spróbujemy ten sezon. Spróbujemy ten sezon, bo to jest ciekawostka. Trawa zostaje, tak jak mówiłem, na swoim miejscu, więc lecimy ciąg dalszy zabawy. I teraz tak. 61. Ugór zboża. Mały słonecznik? Wody, tak. Sąsiadowi się sezon słonecznika nagrodowi. No bo znowu jest ugór zboża. A tu serialnie, no co, mógłbym polecieć wszystko i nic. No mógłbym tą przężyto też walnąć sobie na 1,0. Ale znowu teraz... Dobra, jedziemy, zobaczymy co dalej. Ugór strączkowy. Ja cię kręcę, co się porobiło. Na ugór strączkowy... Ej, na ugór strączkowy akurat kukurydza można by było znów blisko domu. A kukurydzę jednak będzie potrzebna. Nie kosić kukurydzy, ale ja liczę się z tym, że no nie tego, nie uda mi się. Ewentualnie. Pola rzepaku. Raz. Chociaż tu jest akurat przężyto. Jeszcze myślmy, bo ja przężyta muszę mieć dużo, bo słomy nie mam. I to też ugór oleisty. Można by było tu dwa razy zboża zrobić. Może cały czas się mylę. Tak, bo jeżeli dobrze pamiętam, ugór oleisty. Tak, to na 100% zboże to nie musi sprawdzać. Dokładnie, też mi się tak już zdawało. Czyli 62 i 63 bym zrobił zbożami i tak zrobię. A za domem zawsze najfajniej. Nie. Czyli poczekaj. Chyba, że tu pracę kupujesz w tym sezonie, tak? Ewentualnie, jakbyś chciał, to nadal będzie. Chyba, że no tak. Zobaczymy. Wiesz co, bo dobrze akurat to wyglądało, jak prasowałeś, a 1000 prac to też bez sensu. No i co? I tutaj by najlepiej pasowało te ugór zboża na te słoneczniki, bo soja tu jest ile? 1,0. Może gdzieś będzie lepiej. Może ten słonecznik jeszcze? A, zaczynamy. To będzie wtedy pole 61. Nie, wróć. 61 tu, bo będzie 62, 63. To jeszcze do tego 61, a tu 62 i 63. Dobra. Czyli to byśmy mieli ogarnięte szybko na minimapę, ta strona jest zrobiona, 73 poletko, najnowsze pole związane z ziemniakami, zaorane, tutaj też brąkami trzeba przejechać. Ugór psiankowate i to jest ciekawa rzecz znowu, Akurat to nie jest zbyt dobra rzecz. Bo psiankowate, czyli po ziemniakach zawsze jest bieda. I to taka konkretna. I... Oj mój Boże. Serialnie, co nie? Tutaj to soje, co nie? No tak, soja, bo to soja bo zawsze wygra. Jak 1-0 soja, to i tak jest dobrze. Najlepiej to. Soja 1-0 to i tak jest dobrze. 73 soja. Miło. No i pięknie. No i pięknie, proszę Państwa. Dobrze, co nam zostało? Bo ogólnie nam nie zostało szczerze nic. Bo jedynka... A, jeszcze 114 i dzierżawa, czyli można powiedzieć pierwsza i ostatnia dzierżawa. Nie, przepraszam, dzierżawa 115, najnowsze pole 114. Ostatnio tyle pól pokupowałem, że sam się gubię, która jest dzierżawa, która nie. Ale z tak najważniejszych rzeczy podoba mi się to, że tutaj mamy przężyto, mamy wiadomo rzepak, mamy najnowszą rzecz, czyli słonecznik i już mamy soję. Więc zobaczymy, co jeszcze nam da najnowsze tutaj pole. Witam sąsiada. Siema, siema. Żeśmy się minęli. Siema, siema. Ogólnie miałem jeździć samochodem, ale wiem, że zajęłoby mi to mega dużo czasu, żeby do każdego pola dojechać samochodem i sprawdzać, wiadomo, płodozmian. Więc nie chciałbym tego. Tu jest ugór oleisty, czyli tu znów zboża. No bo tu nic innego nie ma opcji bytu. Tak dużo przężyta? Chociaż no potrzebowałem, a nie mam jakichś mega dużych pól. Tak się teraz zastanawiam. Po ugorze i oleistym. Czy jeszcze coś ma tu sens? Oprócz zboża? Spróbować tą soję na 1-0? No ja wiesz co, jak masz i tak na 1-0 to raczej soję polu. Chyba sobie w tym sezonie odpuszczę ziemniaka. Tak z ciekawości teraz myślę. Tu jest ugór zboża. O, lecie. Czy tutaj soję? Bo tu jest ugór zboża. A na ugór zboża, tak czy siak, soja by była na 1. Dobra, 114 soja. Ale nie będzie w tym roku tak dobrze też, jeżeli chodzi o to. Jeżeli chodzi o soję, bo nie mam na ani jednym polu na 1,20. To dziwne. No tu chyba jednak walniemy. Pięknie zboże. To przeważnie przeplatam zboże rzepak na tym polu, więc nic nowego. I chyba tak trzeba będzie. Czy sąsiad, ty dzisiaj będziesz orał? Nie. Mogę pożyczyć pół? Mhm, możesz. Bo kurde szybciej bym się to zorał. Mam 5-kibowy, wiesz. Co? Mam już 5-kibowy. Masz? Tak. No to baję. Bo nie powiedziałem, bo na poprzednim odcinku... 8 pociągnę. Na poprzednim odcinku tego nie mówiłem, ale... Na odcinku u sąsiada właśnie dorzuciłem sobie jedną skipkę z tyłu. Bardzo, bardzo, ale to bardzo ładnie to wyglądało. Wiadomo, ja jeszcze tak sobie teraz myślę, ale przez całą wiosnę zawsze jeszcze może dojść pieniążek i kupić mogę sobie jeszcze jakieś pole i wtedy na przykład na kukurydzę, bo w tym momencie brakuje mi i ziemniaka, i kukurydzy. Ale jedno z tych dwóch rzeczy mogę sobie odpuścić, bo mam słonecznik. Kukurydza na kiszonkę, wiadomo, przydatna sprawa, ale tej kiszonki byłem pewny, że mam dużo. A jak sami widzicie, po zimie zniknęła mi jedna pryzma, proszę Państwa, na karmienie. Przez całą zimę znikło mi naprawdę dużo. Tu jest niby, proszę Państwa, 63 tony, ale te 63 tony naprawdę też szybko znikną. Więc jakiś kawałek, może właśnie jakieś małe pole typowo kupię pod kukurydzę w tym sezonie, żeby było, żeby coś dorzucić, właśnie jakąś jedną pryzmę. I będzie wtedy git, proszę Państwa. A, bardzo ładnie się komponuje mój nowy pług. Znaczy, stary pług. Dobrze, akurat będę wiedział, jak mój sobie będzie radził z nowym pługiem. Dobrze, pięknie mamy to wszystko ogarnięte. Mamy karteczkę, mamy płodozmian zrobiony. Zajrzę z drugiej strony kartki, jak tam miałem sprawdzać, że wszystko zrobiłem. Jojojo i gitara się ma. Dobra, to mi się podoba. Teraz tak, najważniejsze pytanie za 100 punktów. Gdzie jest fent? Bo jest tutaj talerzowanie. I dzisiaj robię wszystko przy gospodarstwie moim pięknym. Jodą, orka na pełnej u sąsiada, a ja już sobie też wszystko przygotowuję. Fajnie, nie powiem, ale gruber też by się przydał, ale no nie ma jakiegoś fajnego gruberka. Też ja mu sprzedaję akurat. Tego małego? 3-metrowego. No, na pewno bym się rozwijał bardzo mocno. Jeżeli chodzi o to, a tutaj na styka, jeżeli no pryzmica tutaj jest zrobiona. No i dobra. Kola z kolei nie wiem, czego zapomnieć. Dodać sobie GPS. Co? Dodać sobie GPS. A, no tak. Teraz tak patrzę i... no nie mam, zapomniałem to. A miałem to zrobić. Ej, właśnie. Ale nie, dobra. Przyjedź se warsztatować. No, ale nie będę samochodem po polu jeździł. No nie. Ale jak zrobię kółko i ja se to zobaczę. I zrobię jak to, zobaczymy jak to działa. Ej, to nie głupie teraz. To mi dało do myślenia, proszę państwa. Ale dobrze, pięknie tu się siedzi i wygodnie. Ta poduszka z tyłu jest cudowna w tym fotelu, naprawdę. Jezus Maria, daj Boże, żeby zarobił się moim ciągniku tak nie myślę. Ja ci chyba sąsiad poduszkę zabiorę. No, ja uwielbiam co do góry podnosić na odcinki, bo taki wyprostowany siedzi. Ta poduszka, jeżeli chodzi o ten fotel, ta poduszka jest mega, że ona nie jest właśnie mała i płaska, tylko ona jest taka gruba, miękka i do góry. I ona na całej powierzchni, można na większej połowie pleców, ona jest ogarnięta. Tym bardziej, że ja jestem stary jak świat i u mnie niestety plecy już napierdalają i to tam niżej, gdzie schyla się wiadomo co. Dlatego nie powiem... Plecy tam pękły akurat. Tak, w tamtym miejscu plecy mi pękają i akurat takie poduszki są mi bardzo, ale to bardzo przydatne. Matko Bosko, jak mam 26 lat, mówię, że mi plecy pękają, co nie? Ale tak już jest, niestety, w tych czasach. Starość, nie radość, śmierć, nie wesele. Dlatego... no, trzeba się do takich rzeczy przyzwyczajać, że lepiej to już nie będzie. Niestety, na tym świecie. Ale fajnie, podoba mi się. Robotka zrobiona. Zabronowałem sobie poletko, tutaj będzie talerzóweczka zrobiona piękna, ta talerzówka jest naprawdę super. Wiadomo, mogłem sobie z nią jeszcze ogarnąć podsiewacza, dobrze pamiętam. I, znaczy nie podporze, to do poplonu siewni, podsiewacza. I zawsze tutaj coś kombinować jeszcze dodatkowego, więc zobaczymy czemu by nie. Może od razu uda mi się na przykład, nie wiem, czy dobrze pamiętam, że w tych poplonach też można zawsze było rzepak siać, czy nie? Jo. Ten siewnik akurat to mógł. Tam były zawsze poplon, trawa i rzepak. Jo. I w tym sezonie myślę, że wykorzystamy sobie to do siewu rzepaku, wiadomo, po żniwach, bo fajnie by było. To bardziej go jego się sieje wtedy jako poplon, nie ten rzepak, tym siewnikiem. Zobaczymy jak to będzie wygląda. Ja w ogóle chcę zobaczyć jak to będzie z tym piorniczkiem wyglądał, to po pierwsze. Po drugie, mam też trochę trawy, będzie prawdopodobnie do zalesienia i tam może będę użył właśnie go. Ale to zobaczymy. Na razie jedziemy tutaj, zaraz podjeżdżam moim Fordziorem. No właśnie mam grubera takiego kurde z tym i właśnie chcę wykorzystać to też do traw. Bo chcę przesiewać teraz częściej łąki, żeby nie nudziło się tak. Otóż dużo nam nie zostało. Ja już wiesz, ostatni sezon i będę akurat przesiewał. Dobra, odpalamy Kanadziora. Te tełka chodzą tyle do najważniejsze. Tak w ogóle. Ło, jakie oświetlenie mamy. W nocy o północy mogę jechać. No i tutaj, co ja teraz mam tutaj zrobić? Czy ja otwórz opcję pojazdu? Musisz chyba bardziej jakoś przejechać. Bo tabem nie idzie. To musisz ich jakoś inaczej podjechać. Może ja muszę do tego podejść. Nie no, tabem zmieniasz, nie jesteś bliżej, jakoś musisz podjechać chyba. Może. Tyłem może? Pod tył podjedź? Czekaj, właśnie może podjadę. Wtedy fendem jak najbliżej się da. Zaraz zobaczymy właśnie, bo może z tyłu łapać cenę. Odetnij pas, to nie był odetnij pas. Było R. Ale mam odetnij pas transmisyjny. Otwórz pojazd też, nie patrz na? Nie chce się. Czyli co? No. Może on jest tylko zrobiony po to, mordo, bo z jednej strony też nie ma się co dziwić. On jest po to zrobiony, że ty masz za dużo opcji tam zmienia, na mleko, na jajka, żebyś ty nie musiał ciągle sam jeździć na warsztat, on ma warsztat sam budowany w siebie. I teraz zobaczcie, tu nie możesz zmienić na warsztatowy, o! Ale nie, no to jest warsztat. No i dobra, warsztat. To zmień na warsztat. Ale warsztat jest już ustawiony, typowy warsztat jest ustawiony już. Aha. Jo, bo nie mogę go zmienić wtedy, co nie? No dobra. Szkoda. Nie, bo no nie będę teraz się zastanawiał 3 godziny nad tym. A tak jak mówię, no tutaj jak wchodzę nawet na niego, to mam opcję pojazdu, ale escape'a wiadomo, nic nie mogę zrobić. Jak mieliście taki bajerant kiedyś, to piszcie w komentarzach jak to działa. Bo ja takowoż niestety nie wiem. No nic, dobra, wsiądź do pojazdu byle jakiego. Łap tego! Może jakoś muszę. O kurde, na dwa to jest takie niełowca. Teraz mnie tak to zaciekawiło, to nie, że to będzie masakra. Nie, tutaj też nic nie ma. Pewnie czekajcie, bo może jakoś od środka to działa. Tu już kultywator. A tu już tylko... Kultywator pulsa. I brony masz. Pozdrawiamy serdecznie. Dobra, fajnie było, ale się skończyło, więc na razie tylko mogę tak naprawić. Może jakoś uda mi się to ogarnąć, ale... co mnie zabije, to mnie nie zabije po prostu. Szkoda, bo już myślałem, że będzie tak grubo, co nie? To było coś pięknego, ale zgaśmy. Szkoda paliwa. Ale fędzik stoi i czeka. Do roboty gotowy. A jak on jest gotowy do roboty, ja tym bardziej, więc talerzujemy dalej. Dużo tego talerzowanka nie zostało, więc... O, halo, przepraszam, proszę o zmianę maszyny losującej. I on. Ale idzie. Co? Chyba nie powiedziałem, że wreszcie się będę orkę biorę, bo w ogóle praktycznie nigdzie nie orałem. A jednego orka to orka. Ja już porałem na zimę tyle tego, że... Jak nie wiem, to na coś tu jest po orku jakieś grobosze. To jest gorąco prawie. Ja pierdzielę 10 stopni, 2 normalnie tylko. Nie, za gorąco mi to zrobiło, muszę się odchodzić. Przeliało, żeby się brała tutaj. Gdyby dostać mi krankiło. Rotniaki pewnie wielkie jak anakonda z kranki. Algierie. Nigdy tego tylko nie jest, dobra, przechodziło się. Tutaj tak i tam. Szrona zszedł do kabiny. To są prawie na rodziny. Silnica taka teraz zrobiła. Gdzieś musiało się zacząć, ale dobrze, przeryczyłem tego prawda. No dobra, ten jest zarąbisty pod tym względem, nie? Jeżeli chodzi o to, jak jest tutaj pododawane tych bajerków, to... Ja to wezmę na raz. Jechałem z GPRS-em, jak to się mówi, więc może być z tym problem. Ale chyba ja, chyba będzie git, to mogę sobie... Pyk. Tak sobie wyprostować. Króca furt. Przejechać sobie pięknie, cudownie. Poprzeczniaczek. I cyk. Ja ogólnie krótę sporo do kupię z pola. Czyli? Mniej więcej mam chyba wybrane już. Więc na samym odcinku będzie ogień. Sporo, czyli? A teraz szukałem. Bo kawałki takie dość ciekawe. Ej, dałeś mi teraz do myślenia, a muszę sobie coś sprawdzić. Ale to dojadę do końca tego pola, bo i tak skąd talerzować to pole i będziemy kończyć odcinek. Bo i tak już nie mam co dalej rozpoczynać, bo to bez sensu. Tak jest sporo roboty zrobione. Dwa 80 hektara? No. I ile ci to wyniesie? Koło 200. Ładnie. A ile ty masz sąsiad na koncie, że tak czastasz? 312. Wow, ładnie teraz wyszedłeś. Mleko sprzedałem. Mleko sprzedasz. Całe mleko? Co tak. Całe mleko. Gnojowice, tak? Tak, gnojowice, obornik, no to wiesz, to jest trochę doszło. No ja akurat gnojowice, obornik zawsze pani daje pieniądze. Ja na razie nie sprzedaję, wolę to sprzedać później, czy tam po żniwach, czy kiedyś. Bo po prostu tym bardziej... U mnie ta pryzma z obornika jest za duża, a tym bardziej, że ja przebudowę robię, to jo, nie... Ja tego obornika też mam całkiem sporo, ale wolałbym jednak mieć coś, bo tym bardziej teraz nie mam słowę, to zawsze to lepiej będzie wyglądać, będę pewniejszy, jak to wygląda i z czym to się je. Dobra, składamy tego świra. Dobra, on niech sobie zostanie, bo my jeszcze... Mamy do talerzowania prawdopodobnie, jak dobrze pamiętam, to pole, tak? Znaczy ogólnie, tutaj to dlatego to będę robić sobie ubolka na odcinku, bo to jest dużo zabawy, żeby to wszystko poogarniać. Mam tamto do talerzowania i tam 115 do zbronowania i to mam jeszcze. Ale idealnie sąsiad, że chciał zakończyć. Widzisz, jak wiem kiedy? Koniec. Mam dwa pola do zbronowania, to i dwa pola do talerzowania, czyli to i to. Więc jest całkiem jeszcze sporo roboty na kolejny odcinek, a w następnym pewnie już będą u mnie bardzo mocno leciały siewy, bo to będzie się działo. Proszę Państwa, ale teraz na koniec odcinka to, co chciałem właśnie sprawdzić, bo sąsiad mi tutaj powiedział, że całkiem dużo chce zakupić tych pól, a teraz mnie ciekawi, ile ja zakupiłem, bo ja no, w tym czasie ostatnim tych pól trochę dokupiłem i nawet sobie tego nie liczyłem. 114 to było pole, które kupiłem ostatnio i to jest hektar. Liczmy hektar z haczykiem i ten hektarek jest to bardzo miły. Dobrze, hektarek. Do tego wlatuje to pole i to jest pół hektara. Też z groszami, więc niechaj będzie, że mam hektar 60. Dalej. Hektar 90. Tak, bo jedno czy dwa, poczekajcie, bo żebym się nie pomylił. Które to będzie dwa pola? To i to. Czyli hektar 90 plus kolejne 30 to jest 2,20 i to już było, tak? I 42 zostaje mi wtedy, ale 42 nie jest na załączonym obrazku, niestety nikt mi nie chce powiedzieć, gdzie pole 42, ale jak jest 2,20 liczę, że to są wszystkie takie same pola, więc tu może być no 2,40, więc w tym momencie mam no 2,5 hektara prawie kupione przez całą zimę. Nie powiem, że to już jest koniec, nie pamiętam, ale nie, tamto pole to już kupiłem o wiele wcześniej, bo przecież już tam ziemniaki były, więc przez zimę kupiłem prawie 2,5 hektara. Jest to naprawdę całkiem dobry wynik. Wiadomo, że jeszcze jest dużo rzeczy do kupienia, czy tu gdzieś w tych okolicach, bo fajnie by było tam się właśnie rozwijać, przy 114, czy tam w górę, czy jak tu do sąsiada gdzieś w dół, zależy w którą miejsce będzie dokładnie szedł. Czy też nawet tutaj, bo ta 73 też nie jest głupia, blisko sklepu, fajnie, pięknie i cudownie, też można by było coś tam pokombinować. Na razie cieszmy się tym, co mamy. Wydałem dzisiaj 100 tysięcy prawie, bo na pola i na samochód, bo miałem 570 tysięcy, więc niecałe 100 tysięcy tych pieniążków wydałem. Ja jestem zadowolony, liczę, że Wy też. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę i wpadajcie na nasze kolejne odcinki. Na razie trzymajcie się, cześć! Cześć.